Parku Pałacowym Żyrowa 30. urodziny świętował zespół folklorystyczny spod Buczyny. Była to jedyna w swoim rodzaju uczta muzyczna z udziałem zaprzyjaźnionych zespołów z Opolszczyzny. Wszystko zaczęło się w 1993 roku, kiedy Teresa Bugiel, mieszkanka wsi Oleszka, rozpoczęła pierwsze próby z młodzieżą w prywatnym mieszkaniu. Wówczas także powstała nazwa zespołu. Żyrowa i Oleszka leży pod Buczyną, ten las bukowy. Wszyscy ludzie od dawien dawna nazywają Buczyna, a my jesteśmy u południowego stoku Buczyny, czyli spod Buczyny. Obchodom patronowali marszałek województwa i TVP 3 Opole, a atrakcji dodały występy kilku zespołów z regionu. Mamy cudownych ludzi, ludzi, którzy żyją kulturą, którzy pokazują, że nasze śląskie pieśni, śląskie tańce są cały czas żywe i są nie tylko w naszych sercach i pamięci, ale są również w naszym życiu. W ciągu 30 lat przez zespół przewinęło się 220 artystów, którzy dali ponad 280 koncertów w kraju i za granicą. W muzycznej uczcie wzięli udział artyści z zespołu spod Buczyny, którzy wykonali suite pieśni i tańców śląskich. Ja zaczęłam tutaj chodzić, dlatego że moja mama tu chodziła i mówiła mi, że tutaj jest fajnie. Moja koleżanka mnie do tego zachęciła. Ja śpiewam, bo mi to bardzo dobrze wychodzi i mi się to bardzo podoba. Nauczyłem się tańca, coś jest bardzo przydatne na dyskoteki. Obchody zakończyły podziękowania i życzenia kolejnych co najmniej 30 lat sukcesów. A że takie będą, mamy pewność, bo dzisiaj zespół tworzą przedstawiciele młodego pokolenia, a prowadzi ich nadal założycielka formacji Teresa Bugiel. Spod Buczyny, niech żyją, żyją nam. Spod Buczyny,